W Radomiu jest ponad 40 km ścieżek rowerowych. Według planów miasta w ciągu kilku najbliższych lat ma powstać kolejnych 40 km dróg dla rowerów. W sumie do końca 2018 roku ma być ponad 80 km ścieżek rowerowych. Które, szanowni państwo, doprowadzą do połączenia nie tylko i wyłącznie samych dzielnic, ale też i pozostałej części miasta. Ideą stworzenia całego systemu ścieżek rowerowych przyświeca nam jedna idea. Z jednej strony połączeń wokół poszczególnych dzielnic, to jest również połączenie miejsc najbardziej istotnych dla nas w sensie rekreacyjnym, obok codziennego korzystania z roweru. Istotą jest również, szanowni państwo, połączenie tych ścieżek rowerowych z miejscami, które są najbardziej atrakcyjne w naszym mieście. Plan rozbudowy ścieżek przygotowany został przez MZDiK i obejmuje budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz prowadzenie innych udogodnień dla rowerzystów. Jak informuje Kamil Tkaczyk, już wkrótce rozpoczną się konsultacje dotyczące planów prowadzenia usprawnień w komunikacji rowerowej w Radomiu w latach 2015-2018. Będziemy z całą pieczołowitością rozpatrywali wszelkie propozycje, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że gdzieniegdzie naprawdę niewielkim kosztem można dokonać znacznego usprawnienia, którego my akurat jako urzędnicy po prostu w tej chwili nie widzieliśmy. Natomiast z miłą chęcią to zrobimy, dlatego że widzimy zasadność, żeby jednak obniżyć chociażby same przejścia, które pozwalają nam na sprawniejsze komunikowanie się i również pozwalają osobom starszym korzystać w pełni z tego, co zostało przygotowane jako oferta chociażby w parkach. Konsultacje trwać będą od 10 grudnia do 15 stycznia.